Witam Was, tym razem nad jeziorem. Jestem w okolicach Kępna. To jest gdzieś tak 140 km od mojego domu. Wracam z trasy. No i stwierdziłem, że trochę saszetek mi jeszcze zostało po tym tygodniu i stwierdziłem, że coś jeszcze wam nagram, a że zatrzymałem się w takim barze na zupkę, gdzie jest ładny widok na jezioro, to stwierdziłem, że coś wam nagramy. No i nagram oczywiście, bo chcę skończyć jak najszybciej tą kolekcję saszetki z RPA. Pytacie się, czemu ostatnio tak mało tych saszetek otwiera na filmach, że tylko po 5. Z tego względu, że jak są właśnie takie filmy nagrywane na zewnątrz, trochę ciężko to wszystko ogarnąć, miejsce, osamotnienie znaleźć. No i to tak jest nagrywane trochę na szybko, dlatego tylko 5. 10 to by to za długo, myślę, trwało, a też nigdy nie wiem, czy ten filmik dobrze wyjdzie, więc szkoda trochę tych saszetek, żeby się zmarnowały. Więc dzisiaj, tak jak obiecałem, 5 saszetek z RPA, myślę, taki filmik do 5 minut. No i pierwsza saszetka, mam nadzieję, że tu trochę ludzi jest. Nikt mnie tu nie posądzi o coś, że robię nie teges. Pierwsza saszetka, mamy kartę odrzuconą. Tak i dobra. To są oczywiście z pierwszego boksa jeszcze saszetki. I mamy Suareza. Mamy Sagnę, Zambrotte. No naprawdę strasznie jest tutaj niewygodnie. Gekas, Eniema oraz Fans Favorit, tak myślałem, Boca Negra, tak? Nie wiem jak z oświetleniem. Mam nadzieję, że to jako tako widać, że jako tako słychać. Staram się odejść trochę od drogi, żeby nie było tego szumu tak jak ostatnio. Druga saszetka między innymi jest Xavi. I zobaczymy co tym razem. Oczywiście tak jak to ma miejsce w filmikach w plenerze, pokażę wam za chwilę miejsce, z którego dokładnie nagrywałem, ale to po kartach. I na dzień dobry mamy star playera Dempseya i to jest bardzo fajnie, ponieważ z tego co się orientuję, to tego star playera nie mam. Poza tym dostaliśmy troszeczkę bazówek jak Merilles, Touré, Chon, Chok i Agogo. To by było na tyle. Mamy dwie saszetki, trochę zaczęło wiać. Pogoda jest piękna. Jak dzisiaj wyjeżdżałem z Poznania, to nie było tak ciekawie. Czym bliżej domu, tym pogoda jest naprawdę zacna. Druga saszetka z Drogbą. To już są chyba, jeszcze mam tam parę saszetek z boksa, ale to sobie zrobimy jakieś pojedynki w domu na spokojnie. No to jest moja powtórka Romero Goldstopper. Także będę się dzisiaj kontaktował z Kruszyną w celu wymiany tymi kartami. Altidor, Lampard, Gutierrez, Stekelenburg oraz Kingson. To jest kolejna saszetka, zostały nam jeszcze tylko dwie saszetki, obie z Xavi. No i mamy tutaj Xavi i jedziemy. No tutaj bazówek jest, z tego co pamiętam, 250. Ja, no może tam muszę to sprawdzić dokładnie ten album, czy z bazówek mi coś brakuje. Bo niestety one są tak dziwnie, te karty ponumerowane. Jest trochę, że Goldstoppery są razem z fansami, z bazówkami powkładane. Ciężko się wtedy zorientować, tak jak teraz to fajnie robią, że są najpierw bazówki, potem są karty specjalne. To wszystko fajnie wygląda, a w ten sposób to jest taki rozpiźle, za przeproszeniem. I no i niestety druga powtórka, mieliśmy Dempseya, zaraz wam go pokażę. Mieliśmy tutaj Dempseya, mamy tutaj Romero. O proszę, mieliśmy trzy świeciaki do tej pory i tutaj mamy tego Dempseya, a tutaj dostajemy kolejnego. Także na wymianę. No a bazówki to was pewnie nie interesują, znowu Altidor. Zanetti, Geremi. Tego to kurde nie kojarzę, to nie wiem. Katsuranis i Da Silva to na pewno są powtórki. No i mamy ostatnią saszetkę z Xavim. Tak. Robinho, to też chyba jest powtórka. Star Player, tak coś mi się kojarzy. Oczywiście, jeżeli chcecie się ze mną wymienić tymi kartami, piszcie na fanpage'a,
skrzynek odbiorczych nie odbieram, ponieważ mam jakąś dziwną awarię, nie dochodzą mi wiadomości, więc jeżeli chodzi o wymiany, kontaktujemy się, moi drodzy, tylko i wyłącznie przez fanpage'a. Co, trafiliśmy całkiem fajny zestaw starplayerów i jednego goalstopera i Vansa. Tu mamy Bocanegra, którego nie mam. Mamy Romero jako powtórkę, mamy Robinho, starplayer, Dempsey 2. No nie najgorszy strzał, w każdej saszetce był świeciak i to jest chyba najważniejsze. Dobra, tu się powoli zbiorę i zaraz Wam pokażę, jak to tutaj mniej więcej, muszę wstać, jak to tutaj mniej więcej wygląda, moi drodzy. Tak. Telefony pochować. Dobra, i to w takim miejscu jestem. Zaraz Wam pokażę. Tutaj kaczuszki, jeziorko, pięknie jest. O, i tu jest ten bar, do którego teraz będę szedł. Będę szedł na zupkę. Tam jest parking, tu jest ta główna droga. No, tak to, moi drodzy, wygląda. Tu jeszcze rzut na te jezioro, tak? No, z tej budki tutaj nagrywałem, nie? Rybacy. No, dobra. Ja idę już w kierunku zupeczki, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Cześć i czołem. Pozdrawiam, doktor Adrian. Hej.